Witam serdecznie. Dziś zobaczymy ekstra partię ekipy Rubinsteina, jak powiedział mój kolega spec od kulturystyki, były prezes klubu Herkules, Mizio. Jak Mizio mnie widzisz, to Cię pozdrawiam. Mistrzostwo świata. To jest Mistrzostwo świata. Mizio to nazywał Mistrzostwo świata. Tu muszę podpowiedzieć, że... A może wrócę do tego później. Wieczorze eksperckim. Rubinstein, Czarnek, Białe, Szlechter, San Sebastian, 1912. Jeden z fantastycznych okresów w grze. E4. Obrona francuska. Skoczek C3. Skoczek F6. Gdyby teraz nastąpiło E5, to byłaby taki wariant sztajnica. Goniec G5. Akiba Rubinstein przechodzi do wariantu Rubinsteina. Po wybiciu skoczek BD7. Konsoliduje pozycję. Polecam, jak mawiał Czernin, można się nauczyć w pół godziny. Czernin był czwartym szachistą świata. Gurewicz grał, bił tu gońcem. Michał Gurewicz w partii ze zwycięzcą aktualnego Pucharu Świata, Timurem Radżabowem, bił to gońcem. Gurewicz kiedyś był bardzo w wąskiej czołówce, koło 10-12 miejsca na świecie. I mam zdjęcie, jak Gurewicz ogląda dwa tomy współczesnej encyklopedii debiutów. Anatol mnie naciągnął, żeby dać Gurewiczowi. Gurewicz jakoś tak się z Anatolem kolegowali. I to było o tak. I zremisował oczywiście. Rubinstein zbił. Po goniec D3 zagrał B6. Po skoczek E5 zagrał goniec B7. I tu Karol Szlechter wpadł w pułapkę, w pułapeczkę debiutową Akiby Rubinsteina. To niektórzy mówią, że lepsze było zamiast goniec B5, hetman D5. Że tu można było zagrać hetman D5. No można było. Szach. Zasłonić się nie można, bo leci pion. Roszady nie można zrobić, bo jest jak szach, to nie można zrobić roszady. A Rubinstein się zasłonił. W łeb. Hetman D5. Jak widzimy, hetman napadł na dwóch. Gdzie to jest strzałka? Hetman napadł tu. Na dwóch figur. I na trzeciego piątka. I napadł też niespodziewanie dla wszystkich na tego szaszka. Hetman bije G2. Jedyny sposób, żeby nie stracić roszady. Zrobić kontruderzenie na wieżę. Nie można być hetman G5, bo bijemy wieżę. I jest dobrze. Więc trzeba wymienić hetmany. Wieża C8. Pozycja jest równa. Karol Szlechter. Wybitny austriacki szachista zremisował 10-partiowy mecz o Mistrzostwo Świata z Emanuelem Laskerem, jedyny, który zremisował. Teraz można było grać C3 i pójść atak mniejszościowy pionem A. Zroszował. Skoczek D5. Goniec E7. Ponieważ pozycja ma charakter końcówkowy, nie ma sensu robić roszady. Król idzie do centrum.
król B1, a król idzie od centrum. Potem temu królowi będzie brakować temp. Wieża H na D8, sztuczna roszada została wykonana. Wieża HG1, G6. Skoczek E5. Pozycja jest ciut lepsza dla czarnych. To co wykonuje? Piruet. Skoczek C6. F4. Takiego skoczka trzeba wzmacniać, chociaż wtedy czarnym tutaj mają 4 przeciwko 2, no 3 przeciwko 2. Łatwiej było uzyskać bicie, bicie, wieża D3. Powstała końcówka czterowieżowa. Wszyscy myśleli, że będzie remis. Wszyscy. Z wyjątkiem Rubinsteina. Nie można grać E5 z uwagi na odpowiedź D5. Rubinstein zagrywa wieża D5. Na czym polega przewaga? Białe mają jedną grupę pionową, drugą i trzecią. Czarne mają jedną grupę pionową i drugą. Im mniej grup pionowych, tym mniej słabości do obrony, tym aktywniejsza jest wieża. Król czarnych bliżej centrum, ale na razie nic się nie dzieje. Wieża H3, H5. Można było grać E5, ale H5 lepsze. Dezaktywuje wieżę. Wieża F3. Kombinujemy jak również. Myślę, że wszyscy znaleźli posunięcie E5, które służy do otwarcia pozycji. DE5, wieża E5. Powstały dwie przewagi, 3 przeciwko 2. I tu czarny król będzie robił wolnego pionka i białych 3 przeciwko 2. Tylko jak widzimy, biały król trochę bardziej do przodu. Czarne pionki troszeczkę bardziej z przodu i białe pionki trochę słabiej stawiają odpór. Teraz po król C1, wieża E2, wieża F6, pozycja białych byłaby trudna. Trudna by była. Szlechter zagrał wieża E3. I będziemy widzieli geniusz Rubinsteina. Ucho w ucho. I co teraz? Komputery każą grać wieża F6. Ale to są głupie komputery. Końcówka genialna. Zaciąga wieżę, ponieważ król jest daleko, zaciąga wieżę na linię E. Grozi wpaść na dwójkę. Idzie królem, centralizuje króla. Centralizuje króla i teraz biały król nie może iść, bo dostanie szacha i się wycofa jak niepyszny. Więc biały gra C4. Proszę, gramy jak Rubinstein. C4. Król E4. Król idzie prowadzić pionka G lub F. Jest dwóch kandydatów do zostania wolnym pionem. Ten i ten. B
B4. Proszę. Gramy jak Rubinstein. Gra jest genialna. G5. Z tych dwóch pionów powstanie wolny pion. Król pójdzie tu i poprowadzi piona. Król C3. No biały też próbuje. G4. To było łatwe. C5. Jeżeli zbijemy, to ułatwimy białym prowadzenie. H4. Wieża G2. Ruch czarnych. Oczywiście wieża staje za pionem. Tu podobno według komputerów biały zrobił błąd, bo po wieża G1 przegrałyby po takę. No pewnie, żeby przegrały. Król C4. Gramy jak Rubinstein. Robimy wolnego piona. Trzeba zbić. Bijemy. Wieża stoi za pionem. Biała wieża wyeliminowana jest z gry. Ruch czarny. Bijemy. Jak zbije król, to nie będzie wolnego piona. Napadamy na wieżę. Nie bijemy piona. On nam nie jest do niczego potrzebny. I proszę. Kombinujemy jak Akiba Rubinstein. Akiba Rubinstein zagrał A6 i przechodzimy do nocy eksperckiej. Szlechter się poddał. Poddał się. Król, jak pójdzie na A5, to nie można pchnąć piona. Król zabiera wieżę. Król zabiera wieżę. A jak król pójdzie na C4, to mu troszkę zabraknie czapki. No nie można. Albo nawet jeszcze tu, o. Tu wieża bije, pion dochodzi. Widzimy, być może Szlechter nie widział tego ruchu A6. Ruch A6 likwiduje kontrę przeciwnika. Ja tę końcówkę pokazuje jako wzorcową. Jest jeden z przykładów, kiedy uczę końcówek gry, zasad gry w końcówce wieżowej. Ale zacznijmy od początku. Wydaje się, że debiut zagrany bez pretensji. Tu Rubinstein oczywiście miał przygotowane, bo on to analizował. Nie miał komputera. Po tym ruchu forsownie powstaje trochę lepsza dla czarnych końcówka. Hetman F3. Wieża. Proszę, wymienia. Król bije, bo król już ma jedno bliżej, już jest na linii siódmej. Wieża weszła. Bronimy piona. Wymieniamy konia i zbił nieszczęsny Szlechter. Wydaje się, że nic nie dzieje. Ale ta jedna grupa pionowa więcej, bardziej aktywny król,
Piony, wieża na H3 pasywnie, wieża G8 nie gra. I E5. Otwieramy linię. Bije. I tu zaczyna się moment niesamowitej siły gry. Końcówka wieżowa polega na doprowadzeniu piona do pola przemiany. Prowadzimy wolnego piona. Wolny pion powstaje z przewagi pionkowej na skrzydle. Król prowadzi piona, wieża z boku wzmacnia. Wieża z boku wzmacnia. Wieża E6. Zaciągamy wieżę. Jak wieża pójdzie na G3, to tylko będzie łatwiej ją straszyć. Jeszcze będzie stała na drodze pionów. Pozornie stracił tempo. Bo mógł tę pozycję mieć z ruchem na siebie. Ale grozi wpaść na drugą linię. Idzie królem. Idzie królem. Królem idzie tu. Do tego piona. Bo król prowadzi piona. C4. Biały próbuje łapać kontrę. Król nie tylko idzie do piona, ale jeszcze ogranicza wieżę przeciwnika, która nie ma ruchów. Biały szybko, szybko, ale czarny też. No nie ma ruchu C5. Bicie, bicie i tu. Król. No pion. Tu nie ma sensu bić, bo się ułatwi. Nie można pchnąć piona C, bo wieża zbije. Nie można pchnąć piona B. A na pchonie piona A nie ma czasu. Zresztą pion, wolnym pionem będzie pion C. Wieża na G2. Wieża staje za wolnym pionem. Kolejna klasyczna zasada gry. Król idzie prowadzić piona. Pion idzie. Biała wieża zdeplasowana. Bicie, bicie. Król napada na wieżę. Król prowadzi piona. I genialny ruch A6 kończący. Jak widzimy, biały król został powstrzymany w prowadzeniu piona. Gdyby było tak, czarne też by wygrały. Jeszcze raz, fantastyczna. Proszę tę końcówkę analiz od tego momentu. Deplasujemy białą wieżę, grozimy wpaść na dwójkę. Król, centralizacja króla, on idzie na F3. On przypadkiem idzie do centrum szachownicy, ale idzie na F3, idzie do centrum wydarzeń. Przyszedł wolny pion. 2 przeciwko 1 na liniach H i G. Wieża staje za pionem. Kolejna zasada gry końcówek wieżowych za wolnym pionem. Bicie, bicie. I to. Coś pięknego. Proszę Państwa, warto całą noc spędzić na analizie eksperckiej tej końcówki. Fantastyczna końcówka. Najwyższa klasa rozgrywania końcówek wieżowych. Wzorcowa gra Rubinsteina. Schlechter bronił się bardzo, bardzo dobrze. Ale nie dał rady. Dziękuję za uwagę.